Przechodzimy w takim razie do punktu C, projekt zarządu. To może również panią radną poproszę o zaoferowanie. W sprawie zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków dzielnicy 12 w rządzie wysokości na rok 2012, paragraf 1. Proponuje się zmiany w planie finansowo-rzeczowym wydatków dzielnicy 12 Grzanów Prokocie na 2012 rok, polegające na przeniesieniu środków finansowych w dziale 750, rozdział 75022, paragraf 4170, wynagrodzenia bezosobowe, kwota 515 zł, do paragrafu 4270, zakup usług remontowych. Z paragrafu 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwota 200 zł do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. Z paragrafu tego samego 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwota 200 zł do paragrafu 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Z paragrafu 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchowej publicznej sieci telefonicznej kwota 230 zł do paragrafu 4260 zakup energii. I ostatni z paragrafu 4210 materiałów i wyposażenia kwota 100 zł do paragrafu 4580 pozostałe oceny. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zmiany są niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi Biura Rady Gminy 12. Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu zarządu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja mam takie pytanie. Tu Pan Marek był, Pan Radny Marek Lewa był pierwszy. Bardzo proszę o zabranie głosu. Jakie usługi remontowe to 515 zł? Na jakie? Co będziemy remontować? Zakup usług remontowych. No. Myślę, że tutaj jakby nasza siedziba na bieżąco. Czy na bieżące utrzymanie? Tak, wentylacja. Generalnie chodzi tutaj o zrobienie daszku nad drzwiami wejściowymi. A to jest w tym roku jeszcze? Tak, tak. Na bieżący rok? Na bieżący, to są przeniesienia. A w punkcie trzecim wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Są to środki potrzebne na wykonanie ekspertyz dotyczących zużytego sprzętu będącego na stanie dziennym. Musimy wystąpić do Urzędu Miasta o wykonanie ekspertyzy na ekspres do kawy, który jest około 60 zł i na niszczarkę również jest ta ekspertyza. Inne ekspertyzy są wykonywane bezpłatnie. A odsetki od czego płacimy? Płacimy odsetki od nieregularności. No właśnie, można płacić nieregularne rachunki. Nieregularne płaty i tam potem parę złoty zawsze się nazbiera. Dziękuję tutaj Pan Przewodniczący. Ja jeszcze mam pytanie takie formalne. Ile Rada Dzielnicy płaci za abonament telefoniczny? Za wszystkie abonamenty telefoniczne? Tak około. Około. Teraz zmienił się operator, więc miasto podpisało z... Tak, no bo nie chciałem tutaj... Telefony komórkowe 40... 110 do 120 sumarycznie. W sumie. No jest to bardzo dobre, wynegocjowana przez miasto no po prostu umowa, także tutaj myślę, że jest to bardzo, bardzo korzystne ze względu na oczywiście możliwość korzystania właśnie z tych usług telekomunikacyjnych przez radę. Dobra, no to na tyle telefonu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, także poddaję projekt zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu zarządu w tej sprawie? Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.